Bonjour mes amis, fajnie, że dalej jesteście ze mną. Dzisiaj zabieram was do Morza Śródziemnego i zrobimy wspólnie taką pyszną zapiekanką bakłażanową z serem, z ryżem, z mięsem, z mozzarellą, etc. Oglądacie dalej. O, 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 o. Ja dzisiaj ci pokażę pyszną zapiekanką mięsną z bakłażanem, z mozzarellą, z takim domowy przecier właśnie pomidorowy i to jest naprawdę coś pysznego, które ci wystarczy na kilka dni. To cóż, gotujemy. Oczywiście mógłbym kupować passatę gotową. Można też oczywiście robić passatę domową. Przepis jest tutaj, bo kilka lat temu to zrobiłem u siebie tutaj na kanał. I ja ci pokażę taki super prosty ekspresowy sos pomidorowy. I zetrzę po prostu pomidory na tarce, starając się nie pobrudzić białą koszulę, którą mam dzisiaj. No i widzisz, ten patent na tarkę powoduje, że mamy tutaj całą skórę i tutaj, zobacz, z bliska ci pokażę, mamy cały miąższ właśnie z pomidora. Dobrze, i tak do końca zrobię z pozostałych dwóch pomidorów. Zabieram się teraz na krojenie jedną białą cebulę, czyli kroję ją dosyć drobno. Pogrzewam teraz garnek. Do garnka dodaję 2-3 porządne łyżki oliwa z oliwek. Dokładnie tak. Do zimnego tłuszczu dodaję kminek. Od razu do zimnego tłuszczu dodaję paprykę słodką. Robię tak, że będę prażył przeprawę, żeby było bardziej wyczuwalne. Od razu dodaję też 2 liście laurowe. Mieszam całość. Jak zobaczycie, że kminek delikatnie zaczyna się smażyć, jest to znak, że mogę już dodawać właśnie białą cebulę pokrojoną. Widzisz? On już zaczyna się smażyć, widać tutaj. Czyli dodaję cebula. O, widzisz? I tak minutę, cały czas mieszając, smażymy cebulę z przyprawami. Pięknie pachnie. Smażąc przyprawy, to wtedy po prostu wzmacniać ich smak w środku po twojej potrawy. Jest to moment teraz, żeby dodawać właśnie nasz domowy przecier pomidorowy. Ponownie mieszam. Doprowadzam całość do wrzenia i połowę z powrotem wyląduje tutaj do tej miseczki. Następnie będę dodawał ryż. Ja mam tutaj około 300 gram, 350 gram ryżu, długoziarniste. I będę dodawał jeszcze właśnie rosół skórę na to i będę gotował ryż jakieś powiedzmy 15 minut. Dobrze, czyli teraz bierzemy połowę sosu pomidorowy. Następnie dodajemy ryż do środka. Mieszamy całość. I dodajemy bujonu. No i mój błąd, wcześniej niż jak miałem podzielić sos, najlepiej jest dodawać właśnie koncentrat pomidorowy. Żeby po prostu nie omijać ten składnik, dodaję go do ryżu i dodaję go do sosu. Hop, i pomieszam całość. Ja liczę, że około powiedzmy litr bujonu, znaczy rosół skórę potrzebuje naszego ryżu, ale nie dodałem całość. Jak widzisz, to zostawiłem troszeczkę. Za jakieś 15 minut zobaczcie po prostu, jak się ryż wypompował całą zawartość właśnie sos pomidorowy właśnie z rosołem. Jeśli będzie jeszcze za twardy, to doleję ryżu i podgotuję ponownie. W międzyczasie przygotujemy bakłażan, czyli teraz pokroję bakłażan i obsmażam go. Czyli oliwa z oliwek, okay. I kroję takie grubsze pajdy bakłażana. Pamiętaj o tym, żeby od czasu do czasu mieszać ryż, bo ryż zawiera krokmal, skrobia, a tą skrobię może spowodować, że zacznie delikatnie ten ryż się spalić, się zawierać na spód od garnka, czyli mieszaj od czasu do czasu. Olej jest gorący i smażymy bakłażan. I dodaję troszeczkę soli, żeby szybciej się smażył. Oczywiście w drugą stronę też dodam. Ryż pompował cały naszego płynu, w związku z tym próbuję go i sprawdzę, czy on już jest ugotowany. Według mnie nie. Dobrze mówię, nie. W związku z tym dodaję resztę bujonu do środka. Już jest czas dla mnie, żeby odwracać bakłażana. Mają pięknie złote kolor, będą chrupiące, idealne. Potrzebuję teraz przekroić właśnie mozzarellę. Widzisz, na takie kawałki, takie plasterki. I za chwilę bakłażan, który tutaj się smaży, pójdzie na dna od naszą naczynie żaroodporną. Na to pójdzie bakłażan i za chwilę zobaczysz resztę. Dodałem, widzisz, kawałek ręcznik papierowy, żeby odsącić nadmiar tłuszczu, który ma bakłażan.
i smażę dalej bakłażany. Bakłażan usmażony, czas teraz na mięso mielone. Ja dzisiaj używam z wołowiny. Ja po prostu mam tutaj mieszanki przypraw włoską, które kilka tygodni temu zrobiłem właśnie na kanale. Kliknij tu i dowiesz się, co tu dokładnie tutaj się znajduje. Dodajemy sporo, widzisz, przyprawy do mięsa. Teraz pognatamy całość, a w międzyczasie przygotuję patelnię, bo będziemy to smażać, czyli dodaję znowu tłuszcz. Pognatam całe mięso, nie dodaję żadnej sól, bo w środku tej przyprawy mieszanki już się znajduje sól i pieprz. I smażę mięso. Z pomocą widelca nie przecieram, tylko naciskam, żeby oddzielić każdy kawałek mięsa, że to jest mięso mielone, to ona ma tendencję, żeby robić grudki. I smażę, żeby totalnie zamykać mięso. W międzyczasie się mięso się podsmaży i już zaczynam składać moją zapiekankę. Na spód dodaję kawałki sfritowane bakłażany. Oczywiście nie mówiłem ci, ale wyłączyłem ryż. On już był idealny, jak kończyłem bakłażany. Czyli on teraz no, już się nie gotuje. Na bakłażan teraz dodaję mozzarellę, który wcześniej pokroiłem. Mogę nawet porwać te malutkie kawałki, żeby po prostu być pewny, że pod wpływem temperatury w piecu to ona się stopi i będzie wyczuwalna wszędzie. Czas teraz na piękne liście bazylii. Hop. Hop. Miję je pod bieżącą wodę. Dodaję je na wierzch od sera. Jestem pewny, że oglądasz ten przepis i mówisz, ciekawy, to może być ciekawy, muszą to ugotować, to może być ciekawy. To ugotuj to i napisz mi w komentarzu, czy smakowało, czy nie. Dobrze, czas na ryż teraz, czyli bierzemy ryż, dodajemy go na wierzchu od bazylii, naciskamy. Może zawsze nawilżać troszeczkę zimnej lodowatej wody ręce lub łyżkę, żeby ryż nie przylegał, nie kleił się w ogóle do palców. Na to teraz dodajemy mięso przyprawowe. Fajna jest naprawdę ta mieszanka przypraw, doda bardzo dużo smaku. Wiadomo, że jest to kuchnia domowa, nie jest to kuchnia gwiazdkowa, ale ja się staram zawsze pokazywać naprawdę prostych przepisów. W związku z tym od czasu do czasu robię skomplikowane rzeczy, ale najwięcej u mnie znajdziesz właśnie taki rodzaj przepisów domowych. Na wierzchu teraz dodaję ponownie kawałki bakłażana frytowane. Uwielbiam, jak bakłażan jest albo upieczony, albo jest smażony, ale do zapiekanki. No przecież kto nie lubi musakę? Ja uwielbiam musakę, czyli mamy, widzisz, mam naprawdę miarkę w oko, bo mamy idealne ilości. Naciskamy znowu. I czas na drugą połowę sosu, który przechowałem. To nawilży troszeczkę oczywiście mięso jeszcze, to nawilży też naszego bakłażana, troszeczkę ryżu. Zobacz, i wszędzie mamy sos, pokryty mamy sos. Widzisz? I idealny, mamy sos na każdy kawałki bakłażana. Lustruję to wszystkiego jeszcze. Dobrze, ja teraz będę dodawał na wierzchu ser. Ja dzisiaj używam emmentaler. Możesz używać gruyère, możesz używać polski ser żółtego. Najważniejsze, żeby to był ser, który się topi i który powoduje, że będziemy mieć taką fajną, złotą skorupką kropiącą na wierzchu. Czyli tak, dodajemy ser wszędzie. Znowu tak samo jak sosem. Przyjeżdżamy naokoło. To będzie dobre. I to jest idealny przepis, który może być zjedzony na drugi dzień. Dlatego, że wiadomo, że zapiekanki, tak jak dobrego bigosu, jest najlepsze drugiego dnia, jak wszystkie te smaki jeszcze się przygryzą. Lepiej jest zdecydowanie upiekać go, ostudzić go, kroić go i dopiero po prostu pogrzewać go i serwować go, tak jak lasagne. Temperatura w piecu 200 stopni, termobieg na jakieś 20 do 25 minut. Musisz po prostu to sprawdzać. Et voilà. To jest super. Najpierw mamy ciągnięcie ser, następnie mamy krupkość właśnie od naszego bakłażana. Mamy mięso super doprawione, czujemy świeżość i ostrość odrobinę w mięsie. Mamy ryż, to jest idealne. No i na dole mamy kolejną konsystencję ciągnięcie sera pod tytułem mozzarella. To jest pyszne, nie uwielbiam takie rzeczy. Koniecznie zrób ten przepis w domu.
napisz, czy potrzebujesz więcej inspiracji na zapiekanki z mojej strony, na dole w komentarza. I cóż, życzę Wam miłego gotowania, dużo zdrówka dla Was. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa. Inny przepis na zapiekankę znajdziesz tutaj.